wieś ma swoje wdzięki, mówię szczerze. Na wiosnę kwiatki, listki, trawki świeże. A w lecie, są te. No mój bohater, gdyby dzisiaj taki człowiek był, no to prawdopodobnie by pracował, nie wiem, w agencji reklamowej. Generalnie miałby jakąś fajną pracę, taką przyjemną, która by wykorzystywała jego talenty, a której by się nie musiał za bardzo przemęczać. To jest facet, który ma bardzo beztroskie życie, dopóki nie spotka tych dwóch kóz, które zagięły parol, jak to się wtedy mówiło. A dzisiaj byśmy powiedzieli, że się w Francję uwzięły. O, nasz pan Gustaw. Laleczka warszawska. Ja myślę, że jest dużo takich chłopaków, jakiego próbowałem grać w tym filmie. I wielu takich znam, którzy przedłużają sobie młodość, jak tylko się da. I próbują odsunąć poważne i trudne sprawy jak najdalej od siebie. Mój Gustawie, powiedz, chcesz czy nie chcesz? Chcesz, triaszku? Pewnie? Jestem spragniony! Tutaj chyba nic z zamierzchłych czasów nie ma. Znaczy, jeśli coś jest zamierzchłe, to też sprawy są dzisiaj równie aktualne. Wypiłem. Bo pić zawsze trzeba. Cześć, dzień dobry, mówi Maciek Sztur. 8 października w kinach do obejrzenia Śluby Pańskie. Gram w tym filmie, więc też chętnie pójdę. Mam nadzieję, że się tam spotkamy. Cześć.